chciałabym opowiedzieć o książce pod tytułem Teatr Niewidzialnych Dzieci, którą napisał Marcin Szczygielski. Jest to książka opisująca życie w domach dziecka chłopca o imieniu Michał. Mówię w domach dziecka, ponieważ przez swoje dotychczasowe życie, bo przez zaledwie 11 lat swojego życia spędził w trzech różnych domach dziecka. Jego rodzice zginęli w wypadku, a gdy babcia zmarła, został oddany, bo nie miał innej rodziny. Opisuje on swoich znajomych oraz to, jak się żyje w takim domu i co myślą te dzieci. Jest to bardzo fajna książka dla dzieci powyżej 10 roku życia, które po przeczytaniu tej lektury mogą docenić tak naprawdę, ile dla nas znaczy to, że mamy rodzinę i własne domy. Bo jest na świecie bardzo dużo dzieci, które nie wiedzą, co to znaczy mieć własny dom i rodzinę. Zachęcamy do przeczytania tej książki, dlatego że ma zaskakujący koniec i na pewno będzie ciekawa. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Nikola z 5 klasy.